Cześć, witam Was ponownie w kolejnym odcinku. Słuchajcie, dziś przepisik na fantastyczną sałatkę z buraków i z kapusty. Oczywiście z dodatkami, niesamowicie pyszną i aromatyczną sałatkę do słoików na zimę. Zaczniemy od obrania buraków. Ja tutaj już mam ugotowane buraki, zalane zimną wodą. Buraki gotowane w łupinkach. Zobaczcie, jak to się fantastycznie obiera teraz. Jak ugotować buraki, chyba każdy wie, a jak nie wie, to powiem. Zalewamy zimną wodą i gotujemy około godzinki. Tutaj nie przesadzajmy, te buraki muszą być, powiedzmy, na pół twarde. Tak więc ja teraz sobie to obieram i pokażę, co dalej. Mam, jeszcze dopowiem, że mam tutaj 2 kg buraków. Tak więc buraki mam obrane. Teraz przechodzimy do kapusty. Kapusty mam też 2 kg. Troszeczkę więcej, no ale oczywiście coś tam odejdzie. Także zostanie 2 kg. Twarda. Niesamowicie. Słuchajcie, pokroję ją sobie na mniejsze części. Lepiej będzie to szatkować. Jeśli chodzi o takie przetwory z buraków, najlepiej robić to albo na dworze, albo w jakimś pomieszczeniu, wiecie, gospodarczym, bo w kuchni to jest trochę zbyt dużo bałaganu, no ale co zrobić. Teraz musimy to zetrzeć na tarce, czy też nożem, jak kto uważa. Na tarce będzie to troszeczkę szybciej. Tak więc ja teraz ścieram kapustę i pokażę, co dalej. Kapusta pokrojona, jak widzicie, zmieniłem miskę. Do tamtej się nie zmieściło. Teraz cebulka, 2 sztuki, waga 300 gram. Naprawdę gigantyczne. Ja cebulę kroję taką dość grubą, słuchajcie, kostkę, ale nie ma tutaj większego znaczenia, jak my to pokroimy. Ona i tak będzie pasteryzowana później razem z tą kapustą, także zmięknie wszystko fajnie. Jeśli chodzi o smak tej sałatki, naprawdę fenomenalna, fantastyczna w smaku. Uwierzcie mi na słowo, na pewno zrobicie sobie tego więcej, jeśli zrobicie teraz na próbę. Naprawdę, naprawdę warto. Tak więc jak widzicie, ja kroję w kostkę. I za chwileczkę ścieramy buraki. Oczywiście możemy użyć tutaj maszynki. W ogóle kapustę też możemy zszatkować maszynką czy cebulę. Ale nie ma tych warzyw aż tyle. Jeśli będę robił z większej ilości, wtedy użyję maszynki. Na razie samą tartką. Tak więc cebula pokrojona. Lecimy z tematem buraków. Na tartce jarzynowej. Tak jak mówię, możemy tutaj użyć maszynki, ale nie ma tego nie wiadomo jakich ilości, także się ogarnie to zwykłą tartką. Jak widzicie u mnie buraki podłużne, okrągłe, po prostu trzeba wykorzystać wszystko, co jest w ogródku. Tak więc słuchajcie, warzywa mam ogarnięte, ja tutaj na razie nic nie będę mieszał. Za chwileczkę robię zalewę. Zalewa bardzo prosta w przygotowaniu. Tak więc działamy. Tak jak mówiłem, przechodzimy do tematu zalewy. Do garczka wlewam pół litra wody, czyli 2 szklanki. Do tego 1 szklanka octu. Ocet 10% u mnie. Jeśli chcecie użyć innego, na przykład jabłkowego, oczywiście 2 szklanki. Do tego 1 łyżeczka pieprzu, 1 szklanka cukru,
i 2 łyżki soli. I to wszystko musimy zagotować i po prostu niech nam delikatnie ostygnie. Zalewa delikatnie przestygła, chociaż jeszcze paruje, ale można ją spokojnie wlewać. No i teraz oczywiście musimy to wszystko dobrze wymieszać. Tak jak mówiłem, najlepiej takie rzeczy robić na dworze albo w jakimś pomieszczeniu gospodarczym. Jeśli takie ktoś ma, w kuchni trochę jest niewygodnie, bo wiecie, brudzi się wszystko od tych buraczków. No ale nic się na to nie poradzi. Ale sałateczkę, którą będziemy mieć, jest fantastyczna. Także trochę sprzątania nie zaszkodzi. Tak więc wymieszajmy to teraz dobrze. Niech te składniki się połączą. Ja składniki mam wymieszane. I słuchajcie, teraz odstawiam to na około 2 godziny, 2-3 godzinki. No dwie takie mini, to jest takie minimum. Niech te składniki się fajnie przegryzą z tą zalewą. Naprawdę, ta sałatka jest obłędnie pyszna. No takiej nie kupicie w sklepie na pewno. Tak więc ja to przykrywam i odstawiam na minimum 2 godzinki. Jeszcze dodam, że podejdźmy co pół godzinki, przemieszajmy ją jeszcze lekko. Niech cały czas będzie w tej zalewie, niech to się fajnie gryzie. Sałatka odstała swoje, fantastycznie się przegryzła. Mówię wam, połączenie kapusty z tymi burakami jest fenomenalne. Zapach i smak obłędny. I cóż, wyparzone słoiki, lejek i ładujemy. Nie ukrywam, że najlepiej jest rękoma. Oczywiście załóżmy sobie jakieś rękawiczki, bo później możemy się nie domyć. Albo ciężko się domyć. I ładujemy do słoiczków. Fantastyczną sałatkę. Słuchajcie, na zimę, do obiadu. No nie ma nic lepszego. Starajmy się upychać, żeby nam weszło jak najwięcej tej sałatki. Jak widzicie, ja mam takie duże słoiki, 0,9 litra. Ale to ze względu na to, że tych małych mi już brakło. Muszę sobie dokupić. Ale ta sałatka po otworzeniu zejdzie bez niczego. Także tutaj nie ma żadnych obaw. Jeden naładowany. Drugi słoiczek. Słuchajcie, później jeszcze uzupełnię tą zalewą, która została. Tak więc ja ładuję słoiczki i za chwilę powiem coś o pasteryzacji. Słoiki napełnione. Teraz uzupełnię jeszcze te braki tym płynem, który tutaj jest, tą zalewą. Fantastyczny smak. Jak widzicie, zostało mi tutaj trochę. Może byłby jeszcze jeden półlitrowy słoiczek, ale ja to po prostu zostawię do obiadu na jutrzejszy dzień. Także nic się nie zmarnuje. Teraz oczywiście musimy to wytrzeć. Zadbajmy o to, żeby tutaj nie było jakichś pozostałości. Bo szkoda, jakby nam się miało to później zepsuć. No po prostu szkoda naszej pracy. I teraz zakręcam oczywiście nakrętki, również wyparzone. Słuchajcie, jeśli chodzi o pasteryzację, te słoiki, tą sałatkę będę pasteryzował przez 20 minut. Tylko bez żadnych szaleństw. Ta woda ma się lekko gotować, powiedzmy tak jak się gotuje rosół. Tylko ma pyrkotać. Tak więc 20 minut na bardzo wolnym ogniu. Jeszcze a propos pasteryzacji,
Czasami dostaję komentarze, jak pasteryzować, od kiedy liczyć czas pasteryzacji. Tak więc jeszcze raz tłumaczę. Do garczka wkładamy ścierkę, wkładamy słoiki, zalewamy. W tym przypadku można zalać zimną wodą, ponieważ ten wsad jest zimny. Także nic się nie stanie. Zalewamy zimną wodą i gotujemy. I od czasu zagotowania się tej wody z tymi słoikami liczymy czas pasteryzacji. W tym przypadku 20 minut. Tak więc fantastyczna sałatka zapasteryzowana. Kto chętny, zapraszam do działania. Życzę Wam wszystkiego dobrego, udanego wekowania i do następnego.